Witam o poranku w naszym kolejnym Aceranku. Ten nasz Aceranek będzie trochę kontynuacją naszych rozważań na temat prawdziwego przywództwa, ale nie tylko. Sięgamy ponownie do pierwszej księgi Samuelowej i czytamy od, werseta, od wersetu 7 do 12. I doniesiono Saulowi, że Dawid przybył do Keili. Rzekł tedy Saul, wydał go Bóg w moją rękę, bo sam się zamknął wchodząc do miasta, które ma bramy i rygle. I powołał Saul cały lud pod broń, aby wyruszyli do Keili i oblegli Dawida i jego wojowników. A gdy Dawid dowiedział się, iż Saul gotuje mu klęskę, rzekł do kapłana Ebiatara: Przynieże Fot. I modlił się Dawid, panie Boże Izraela. Słyszał twój sługa, iż Saul zamierza przybyć do Keili i zburzyć to miasto z powodu mnie. Czy wydadzą mnie obywatele Keili w jego ręce? Czy przybędzie tu Saul, jak to słyszał, twój sługa? Panie Boże Izraela, oznajmij to swemu słudze. A pan rzekł: przybędzie. A Dawid rzekł: czy wydadzą obywatele Keili mnie i moich wojowników w ręce Saula? A pan odpowiedział: wydadzą. Rozpocznijmy od, myślę, niezwykłego niezwykłej więc postawy Dawida w sytuacji, gdy dowiaduje się, że ludzie, którym pomógł, ludzie, dla których zaryzykował własnym życiem i życiem własnych wojowników, będą w stanie go wydać, aby obronić swoje własne życie. Modli się i pyta się, panie, czy oni mnie wydadzą? A Bóg mówi tak, wydadzą. Wydadzą cię bez zmrużenia oka. Przecież Bóg tak powiedział, więc co mógł zrobić Dawid? Oj, jak wielu ludzi by się zemściło wtedy na mieszkańcach tego miasta! Przecież Dawid zaryzykował, jak już mówiłem, własnym życiem. Zaryzykował życiem setek ludzi, których. Przyprowadził do Keili, aby walczyli z Filistynczkami, których pokonali, uratowali tych ludzi, uratowali to miasto, uratowali ich życie, ich dobytek, a ci mieli zamiar wydać Dawida. Nie zrobił nic, nie zemścił się, nie rzucił się na nich, nie pozabijał ich, ale opuścił miasto. To naprawdę był przywódca. To był ktoś, kto służył Bogu. Ale służąc Bogu, służył mu z miłości, a ponieważ miał miłość ku Bogu, to miał miłość do ludzi. Potrafił ludziom wybaczać. I teraz coś, co powinno być nauką dla nas wszystkich wierzących: robimy pewne rzeczy, zachowujemy się w naszym mniemaniu tak, żeby innym nie uczynić krzywdy. I wielu z nas myśli, że owocem ich działania będzie dobro. Że ludzie odpowiedzą im dobrem, oddadzą im dobro. Ja nie jestem jakimś wyjątkiem, ale podzielę się z Wami moim doświadczeniem. Wiele razy wyświadczyłem ludziom dobro. I myślę, że gdybym to zrobił w świecie, a nawet nie muszę myśleć, bo miałem tego dowody, to ci ludzie nawet po latach. Byli mi i są mi wdzięczni. I nawet po latach potrafili sami się przypomnieć, że kiedyś tam wyświadczałem im dobro. Ale jak zareagowali ludzie teoretycznie, oczywiście, podkreślam, teoretycznie wierzący? Wielokrotnie potraktowali to, jak ja ich dobrze potraktowałem, jako moją słabość. A więc odwrócili wszystko przeciwko mnie i przeciwko mojej żonie. I wiele razy próbowali nas zniszczyć. To jest prawda. Bolesna prawda. Dzisiaj rozumiem, że wielu z tych ludzi nic z Bogiem nie miało wspólnego i po dziś dzień nie ma nic wspólnego, aczkolwiek są w jakimś zborze. To bardzo bolesne. Czy zemściłem się na nich w jakiś sposób? No właśnie, że nie. I to oczywiście również zostało potraktowane jako słabość. Dawid nie zemścił się na zdrajcach, opuścił ich. Ale my musimy rozumieć, że jeśli czynimy dobro, to robimy to dobro z powodu Boga, a nie z powodu ludzi. Tak, dobro czynimy ludziom, to prawda. Ale przyczyną czynienia dobra jest Bóg. I to On nam zapłaci. I wiecie co? Bóg mi zapłacił. Bóg mi zapłaciło wiele więcej, niż mogłem się spodziewać. I nieporównanie więcej, ile mogłem dostać, od tych ludzi, którzy okazali się moimi zdrajcami. To jest prawdziwe przywództwo. Rozmawiasz z Bogiem, słuchasz Boga, działasz tak, jak Bóg chce, ale nie oczekuj od ludzi wdzięczności. To Bóg ci zapłaci. Najlepszym przykładem tego, o czym dzisiaj mówimy, jest osoba Jezusa Chrystusa. I skupmy się tylko i wyłącznie na Jego uczniach. Poświęcił im Siebie do końca. Jak mówi Ewangeliana, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Wszystko im oddał, niczego przed nimi nie ukrył. Był ich panem, królem, nauczycielem, ale też był ich sługą, przyjacielem, doradcą. Oni deklarowali oczywiście, że go nigdy nie opuszczą, że będą zawsze po jego stronie, że własnym życiem zaryzykują. I oczywiście skończyło się na deklarację, w sytuacji, w której trzeba byłoby złożyć świadectwo wiary, uciekli. Zostawili go samego, no za wyjątkiem Jana, który też oczywiście nie grzeszył jakąś szczególną wiarą pod krzyżem, ale fakt, że pozostał. Czy Chrystus ich przeklął z tego powodu? Czy zemścił się na nich? Po pierwsze, widzimy, że powstał z martwych. Odniósł tryumf. Został wywyższony ponad wszystko. Dzisiaj całe niebo oddaje Mu chwałę i cześć. Całe stworzenie przed Nim padnie na twarz, uznając Jego chwałę i wielkość. Jezus nic nie stracił na tym, ponieważ Ojciec oddał Mu to, już nawet nie w dwójnasób, ale w nieskończoną wielokrotność. To, co ludzie Mu uczynili jako krzywdę. Dlatego zawsze patrz na Jezusa. Zawsze patrz na Jezusa, nigdy nie patrz na ludzi, nigdy nie żebraj miłości od ludzi, nigdy nie żebraj od ludzi wdzięczności, nigdy nie biegaj za ludźmi, zostaw ich, służ im, ale z godnością, tak jak Bóg tego od ciebie oczekuje. A Bóg ci odpłaci, nie musisz o to prosić, On to sam zrobi. A ty ciągle służ. Ludziom tak, jak Bóg tego od Ciebie oczekuje. To jest prawdziwe przywództwo i to jest prawdziwa chwała sługi Bożego. To On zatrudnia swoje sługi i to On bierze te sługi na utrzymanie. I mogę wam powiedzieć, że tak właśnie jest. Bóg wziął mnie któregoś dnia na utrzymanie i żyje. Dzięki Jego łasce żyje. I chwała Bogu za to. Chwała Jezusowi Chrystusowi. Amen.